jak chleba kęs, jak człowieka bycie. Tak świat ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens. Zewsząd stworzenie mówi świata. Cichością swoją i milczeniem potok się w zbocze góry wplata. Góra się wplata w sens istnienia. Jak łza spod rzęs wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens. Co też powiedzieć chcesz w strumieniu, kiedy spragnieni wodę piją, kiedy z nazwiska i imienia mijają, tak jak świat przemija. Zdumieniem mym i sensu odkryciem, że sedno w tym, że ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens. Ma sens. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Najmilsi, bardzo serdecznie witam Was wszystkich, którzy przybyliście uczestniczyć w tej przyświętej, żałobnej, naszej pięknej kolegiacie pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.
Wolno powiedzieć, że nasza kolegiata nigdy jeszcze od czasu, jak Kościół stał się nią właśnie kolegiatą, nie gościła tak zacnej rodziny, nie gościła tak zacnych przyjaciół rodziny, których dziś widzimy w świątyni i bardzo licznie na zewnątrz, szczególnie we własnych samochodach. Nic dziwnego, że przy ołtarzu chcieliśmy dziś znaleźć się wszyscy. Ksiądz prałat Wojciech, ksiądz Robert, który jest konfesjonale, ja jako proboszcz i prepozyt kapituły tutejszej, ale ze względu na to, iż szanujemy niezmiernie osobę księdza Janusza i jego przyjaźń ze świętej pamięci Mirosławem. Ksiądz Janusz nie śpi już przynajmniej od 3 nocy, prawie nic nie je. Choć martwimy się o jego zdrowie, powierzyliśmy jemu ten dar i ten przywilej. Nie wiem, czy głos mu wytrzyma podczas tej mszy świętej. Jeśli się wzruszy bardzo, a bardzo, jeśli łzy popłyną z jego oczu, to będzie to także dowód ogromnej przyjaźni i daru pamięci i wdzięczności, jaką żywi, żywił i żywić będzie do świętej pamięci naszego brata Mirosława Garkosika. Niezmiernie się cieszę, że przy ołtarzu mógł stanąć ksiądz kanonik Jerzy Tylkowski, kapłan tak święty i prawy, że rzeczywiście godny jest ten kapłan sprawować mszę świętą w intencji tak szlachetnego, prawego, dobrego, wspaniałego człowieka. Bardzo się cieszę, że jest wśród nas ksiądz Piotr Protasiewicz, jak przedstawia ksiądz Janusz, kapelan sportu żużlowego. To piękny sport i równocześnie wielka odpowiedzialność. To napięcie, to stres, ale także jakby osiąganie ideałów, które są głęboko poza nami, gdzieś w samym Bogu. Cieszę się obecnością tutaj wśród nas bardzo z nami zaprzyjaźnionego brata świętej pamięci Mirosława, brata Ryszarda. Od wielu lat się znamy, szanujemy, cenimy, spotykamy. Cieszę się z obecności pośród nas brata Romana, który niezwykle blisko będąc ze swoim bratem Mirosławem, tak bardzo przeżywa to spotkanie, które jest ostatnim na ziemi, ale przecież nawet nie pierwszym w drodze ku niebu. Ze szczególną atencją pragnę odnieść się do małżonki świętej pamięci Mirosława, pani Elżbiety. Wolno powiedzieć, że pani sobie nawet nie wyobraża, jak bardzo przeżywamy odejście Mirosława spośród nas. Jak wszyscy jesteśmy pogrążeni w żałobie, nasi kapłani, nasza obsługa tej świątyni, nasi parafianie, bo już czuliśmy się z wami jako jednością. 2,5 kilometra dzieli nas od miejsca, gdzie państwo mieliście wspólnie niebawem zamieszkać. To jest wielki cios i wielki smutek, i wielki dramat. Aczkolwiek równocześnie jako prepozyt tej kapituły w imieniu wszystkich 20 kapłanów, którzy w niej się gromadzą, te stale są po bokach, pragnę zapewnić drogą panią Elżbietę o naszej pamięci w modlitwie. Nie składamy kondolencji, bo u Boga ich nie ma, ale ufamy, że odnajdzie pani pokój, gdy zamieszka także pośród nas, w naszym kurorcie, i gdy będzie mogła uznać naszą świątynię jako swoją kolegiatę. Serdecznie pragnę pozdrowić dzieci drugiej pani Elżbiety i Mirosława, panią Martę, pana Daniela z rodzinami i wszystkich innych bliskich. Czas na pogrzebie nie płynie, stoi w miejscu. Jest różny od czasu zwykłego, jest go mnóstwo. Przeżyjcie go państwo po swojemu, tak jak potraficie.
a ksiądz Janusz niech dopełni reszty. Amen. My wszyscy tutaj obecni i ci, którzy się łączą z nami, uznajmy, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie przeżywać tę najświętszą ofiarę, polecając w niej świętej pamięci Mirosława Karkusika. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoim sługą Mirosławem wszyscy zmartwychwstaniemy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wiemy, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak więc mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Boga. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Drogi Mirku, dostałem od Ciebie nietypowe zaproszenie Ciebie na dzisiejszą uroczystość. Ale jak widzę, nie tylko ja dostałem takie zaproszenie. Zaprosiłeś dziś tutaj, chociaż nie wysłałeś żadnego formalnego zaproszenia. Właściwie nie potrzebujemy go, bo pragnieniem naszego serca jest bycie tutaj, w tak bolesnym dla nas wydarzeniu. Jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ całe Twoje życie stało się dla nas jednym wielkim zaproszeniem. Spotykamy się więc z Tobą teraz, po raz ostatni. I to na Eucharystii, którą możemy śmiało nazwać ostatnią wieczerzą. Po raz ostatni raz jesteś obecny na mszy świętej, znaku doczesnych prochów ludzkich. W Eucharystii, która jest najpiękniejszym dziękczynieniem. Dziękujemy Bogu za to, że dane było nam Ciebie poznać. Za życie przekazane przez Jana i Alinę, którzy w odróżnieniu od nas cieszą się, bo idą na spotkanie z Tobą w życiu wiecznym. Odszedłeś od nas, opuściłeś nas. Jest to jednak odejście, zniknięcie tylko sprzed oczu, bo nie znikniesz z naszej pamięci, z naszego serca. Szczególnie swoich najbliższych, kochającej żony, Twoich największych skarbów, dzieci z rodzinami. Pozostaniesz w starszym rodzeństwie, w bliższej, dalszej rodzinie, w przyjaciołach, znajomych, w ludziach świata interesu, ale też pozostanie niezatarty ślad w świecie sportu, szczególnie toruńskiego klubu żużlowego. Pamiętać chcemy i będziemy, że dzięki roztropnemu działaniu jako przewodniczącego Rady Klubu wraz z rodziną i przyjaciółmi doprowadziłeś do zdobywania Mistrza Polski. Nie tylko czarny sport był Twoją pasją, bo wielu z nas może tego nie wie, ile zrobiłeś dla polskiego driftu, pozostając w jego cieniu jako skromna osoba. Twoi zawodnicy pamiętać będą Twoją dokładność i dążenie do celu,
Twoją obiektywność i pochwały zawodników za ich przejazdy, ale też szczerość do bólu w obliczu porażki, nie oszczędzając w tym także własnego Syna. Bogu, dziękujemy za Twoją otwartość, pogodę ducha i ludzką wrażliwość, którą dało się poznać w domu rodzinnym w Czernikowie, w pracy czy na stadionie. Niosłeś swoją pomoc zarówno tą oficjalną swoim zawodnikom, ale też i tą, której też niewielu wiedziało. Sam tylko Bóg widział Twoją wrażliwość na ludzką nędzę i biedę. Widziałeś to podczas swoich podróży i zanim wróciłeś do tego pokoju hotelowego, próbowałeś zaradzić ludzkiej krzywdzie. I tak było do końca. Nawet choroba nie osłabiła Twojego człowieczeństwa. Będąc sam już w chorym szpitalu, podnosiłeś innych na duchu. Słowami, przykładem pobudzałeś ich do walki z cierpieniem. Do końca myślałeś o swojej rodzinie, o dzieciach, o wnukach, o rodzinnym domu, dopóki choroba nie przerwała tego, co jeszcze planowałeś ze swoją żoną Elą. Drodzy bracia i siostry, wszystkie dobre uczynki idą za człowiekiem przed Boże obliczem. One to bowiem są owocem wiary naszej katolickiej i tradycji wyniesionych z domu rodzinnego. Wszystkie je dziś składamy na ołtarzu wraz z darami chleba i wina. Przemienione niech się staną pomocą najrychlejszego spotkania z Bogiem i z tymi wszystkimi, którzy nas poprzedzili do niebieskiej Ojczyzny. A dla nas niech będą siłą, pomocą w przeżywaniu tych trudnych chwil. Słowo Boże i ciało Chrystusowe są dla nas wierzących najlepszym lekarstwem na ukojenie łez i gwarancją ponownego spotkania się. Sam bowiem Chrystus wzywa nas do tego, że kto spożywa ciało moje, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wierzymy więc, że i ciało naszego brata znów zmartwychwstanie, powstanie z prochu ziemi. Dziś je pragniemy z czcią i godnością oddać Matce Ziemi. Pamiętajmy jednak, że nie w grobie, nie w mogile jest ludzki odpoczynek, ale u Boga, u Ojca jest wieczny odpoczynek. Do Boga zanosimy dziś wdzięczną modlitwę. Zanosimy ją w swojej prywatnej modlitwie, jakim jest pacierz, czy podczas każdej mszy sprawowanej w jego intencji. To najlepsze, co możemy uczynić dla naszego zmarłego brata Mirosława. Nasza obecność, kwiaty, świece są ważne, bo są wyrazem ludzkiej wdzięczności i miłości, ale one przeminą, a modlitwa pozostanie. Nie pytajmy się, nie liczmy, ile trzeba się będzie modlić, czy też mszy świętej sprawować. Nie liczmy, aby Bóg nie liczył nam naszych grzechów i win. Kiedy wrócimy do naszych domów, miejsc pracy, to dla wielu życie niewiele się zmieni. Zmieni się i to bardzo, ale dla najbliższych. Zmienia się więc obecnie dla Ciebie, Elu, rzeczywistość, bo już z Nim nie porozmawiasz, nie zjesz z Nim posiłku. Puste zostanie Jego miejsce przy stole. Pozostaną zdjęcia, pamiątki, filmy i nagrany głos. Nie będzie już można zadzwonić, by Go usłyszeć, porozmawiać, podyskutować, zabraknie nawet tych zwykłych nieporozumień, bo nikt z nas nie jest idealny.
Jesteśmy obarczeni ludzkim błędem i słabościami. Przez nie to się potykamy i grzeszymy. Ale ufni w Boże miłosierdzie wierzymy, że nasz brat dzięki swej wierze i naszym modlitwom zostanie oczyszczony i znajdzie przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Bo nasze życie się tylko zmienia, ale się nie kończy. Ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia, co w liturgii pogrzebowej celebrujemy. To nam daje pociechę i wlewa nadzieję, że znów się zobaczymy. Drogi Mirku, tak bardzo chciałeś zamieszkać w Ciechocinku i dziś spełnia się twoje życzenie. Nikt jednak z nas nie przypuszczałby, jak spełni się to życzenie, że inny Bóg przygotował tobie mieszkanie. Mieszkanie radości i szczęścia, wolne od bólu i cierpienia. Dlatego też nie pytajmy się, dlaczego już tak szybko, że to niesprawiedliwe. Bo teraz, będąc przy Bogu, jeszcze bardziej będziesz mógł wspierać tych, którzy tu pozostali na tę łespa dolem, szczególnie swoją rodzinę, małżonkę swoją Elę, dzieci Dawida, Martę wraz z ich rodzinami. Odległość dla ciebie dziś już nie ma znaczenia. Proś więc Boga za nami o ukojenie naszego bólu i zachowanie we wzajemnej komunii miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Amen. Bogu, który jest Panem życia i śmierci, przedstawmy teraz nasze prośby. Błagajmy Boga za zmarłego Mirosława, który otrzymał na chrzcie świętym zadatek życia wiecznego, aby mu dał udział w społeczności świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego zmarłego brata, który przyjmował ciało Chrystusa, chleb dający życie wieczne, aby w dniu ostatecznym Bóg wskrzesił go do chwały. Ciebie prosimy. Daj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, krewnych i dobroczyńców, aby Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Daj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy zmarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego, aby Bóg przyjął ich kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Na wieki.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi darami i przyjmij swojego sługę Mirosława do chwały Twojego Syna, z którym łączymy się w wielkim sakramencie miłości, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę.
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Piotrem, Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wiesława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj o Twoim słudze Mirosławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Gdyż krzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, wszystkich zmarłych z tej rodziny oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrze z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jakim jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz
gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ze strumieni moja dusza pragnie Cię. Tylko Ty jesteś moim zbawieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię. Chcę uwielbiać Cię. Tylko Ty jesteś wolą mą, wola Twoja wolą mą. Tylko Ty jesteś moim zbawieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odwołaj z tego świata Twojego sługę Mirosława. Przez tę ofiarę oczyś go z grzechów i daj mu udział w uczcie wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy, proszę, teraz o zabranie głosu córki Marty.
Kochany Mirku, tatusiu, dziadku, choć tak bardzo nie chcemy, to musimy się z tobą pożegnać. Tatusiu, jesteś i będziesz na zawsze w naszych sercach oraz wspomnieniach. Mamy ich przecież tak wiele. Od zawsze organizowałeś, zapewniałeś nam wspólne podróże. Czy to zimą, wyjazdy na narty, konkursy skoków narciarskich, czy latem, podróże w ciepłe kraje. Weekendowe wypady na żużel, drift, czy wyjazdy na żagle w polskie Mazury pozostaną w naszej pamięci i naszych sercach. Zawsze mogliśmy liczyć na twoje wsparcie, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym. Najwspanialsze tatki na świecie, dałeś nam tyle wiele miłości, czasu i przykładu, jak być dobrym człowiekiem. Tatusiu, dziękujemy za wszystko. Do zobaczenia. Kilka słów od wnuków. Dziadziusiu, wiemy, ile dla ciebie znaczyliśmy, ile radości sprawiały nam wspólne spotkania, na które zawsze się tak cieszyłeś. Poprzez zabawę uczyłeś nas dokładności. Szlifowanie drewnianej deski też jest fajne. Zabawy z dziadkiem bez ograniczeń, zawsze najlepsze. Do zobaczenia. Kilka słów od mamy. Kotku, bo tak na siebie mówiliśmy, ciężko wyrazić słowami, ile dla mnie znaczysz. Jak się poznaliśmy, miałam 15 lat. Byłeś i tak naprawdę jesteś całym moim życiem. 40 lat z tobą to ciąg niesamowitej, pięknej przygody, za co ci bardzo dziękuję. Najcudowniejszy, tak bardzo zawsze wyrozumiały, prowadziłeś mnie przez całe nasze wspólne życie. Do zobaczenia. Oto mała dziewczynka długo nie wracała ze szkoły. Zaniepokojona mama patrzyła na zegarek i kiedy córka przyszła, pyta, gdzie tak długo byłaś? Mamo, nie gniewaj się. Koleżance zepsuła się lalka. Ale przecież ty nie umiesz naprawiać lalek. Nie umiem. Ale koleżanka bardzo płakała. Poszłam do niej do domu, usiadłam obok na kanapie i płakałam razem z nią. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy tutaj, aby być obok pogrążonej w smutku rodzinie. Niewiele możemy pomóc, ale możemy ofiarować swoją modlitwę, komunię świętą i swoją obecność. Chcemy być z nimi w tej ciężkiej dla nich chwili. Pragnę skierować słowa pożegnania w imieniu całego środowiska żużlowego, tych wszystkich, których łączy wielka pasja, jaką jest żużel. Człowiek to nie duch, człowiek to nie ciało, człowiek to duch i ciało. Stajemy przy urnie, gdzie spoczywają doczesne szczątki świętej pamięci Mirosława. Znaliśmy go bardzo dobrze. Był nie tylko człowiekiem sukcesu, ale człowiekiem serca. Środowisko żużlowe ma mu wiele do zawdzięczenia. To dzięki niemu nasz klub zdobył tyle cennych medali. To dzięki niemu wielu żużlowców mogło rozwijać swoje talenty, swoją karierę i sięgać po wielkie sukcesy. Wpisał się na trwałe w historię naszego miasta i naszego środowiska. Wdzięczni są mu także kibice, bo to dzięki niemu, jego pomocy mogliśmy radować się z wielu zwycięstw i pięknych chwil, zarówno na stadionie przy ulicy Broniewskiego, jak i na motoarenie. Dziękuję mu także kibice wyścigów samochodowych, bo to także dzięki niemu na motoarenie mogły odbywać się te wspaniałe zawody. Był człowiekiem serca. O tym sercu tak pięknie powiedziała
rodzina, takiego serca się nie zapomina i takie serce nagradza Bóg, bo cokolwiek czynimy drugiemu, czynimy Chrystusowi. Jeśli dzisiaj szukamy pociechy, to ta pociecha płynie z wiary. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. I to słowo pada dzisiaj do świętej pamięci Mirosława. Jego grób w Ciechocinku też kiedyś będzie pusty, tak jak grób Chrystusa. Chrystus powie jak do Łazarza: Mirosławie, wyjdź z grobu, i otrzyma nowe, zmartwychwstałe ciało. Ufał Chrystusowi i Chrystus go nie zawiedzie. Spoczywaj w pokoju. I tak jak słyszeliśmy w pożegnaniu, nie mówimy żegnaj, ale do zobaczenia. To nie jest tylko ostatnie pożegnanie, bo kiedyś będzie pierwsze powitanie po drugiej stronie w domu dobrego Ojca, a niech Pan przebaczy ci wszystkie grzechy, które z ludzkiej ułomności popełniłeś. Miej miłosierdzie dla Mirosława, dla nas i całego świata. Postańmy teraz, niech dokona się to naszym pożegnaniem. Pożegnajmy serdecznie naszego brata Mirosława. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boże. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste, boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym.
Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Mirosława i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary. A spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przygotowujmy się do przejazdu na cmentarz. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. Wypełniając chrześcijański obowiązek złożenia doczesnych szczątków ludzkich, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Mirosława wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. O, ożywień tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Mirosława. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia.
Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Tobie całe zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Mirosława. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i prochem się stałeś, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy doczesne szczątki naszego brata w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie chwale. Witaj, Królowo, Matko Litości, nasza nadziejo, życia słodkości. Witaj, Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, Salve Regina. Nędzne my dzieci, Ewy wołamy, do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu,
a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga rodzino, pogrążona w smutku i żałobie, szanowni państwo, za chwilę złożymy kwiaty na grobie świętej pamięci Mirosława, zapalimy znicze i po raz ostatni każdy z nas pożegna go i zapewne każdy na swój sposób, modlitwą, wspomnieniem, czy też takim cichym uśmiechem do Niego. Pozwólcie państwo, że ja w imieniu nas wszystkich tu zgromadzonych pożegnam świętej pamięci Mirosława słowami wiersza. I oto przyszła, lecz nie wiadomo skąd. Śmierć nagła, śmierć niespodziewana. Zdmuchnęła płomyk życia i zatrzymała serce. I choć wiem, że kiedyś przyszłaby, to czemu teraz płaczę, szlocham? Bo świadom jestem tego, że już cię więcej nie zobaczę. Że twe życie miało jakiś sens, niech świadczą choćby te łzy wylane, bo swym odejściem z tego świata zostawiasz w sercu ogromną ranę. I choć znaliśmy Ciebie tyle lat, to jednak mało było. Chciałeś się cieszyć życiem swym, lecz Ci czasu nie starczyło. Chciałeś być z najbliższymi, dzielić z nimi szczęście, lecz swym odejściem z tego świata zostawiasz puste miejsce. I świadomi tego, że śmierć przychodzi nieubłaganie, żegnajmy z każdym się tak, jakby to było ostatnie spotkanie. Drogi Mirosławie, proszę, usłysz słowa te wypowiedziane na ostatku. Kwiaty i znicze, to wszystko przeminie. Lecz pamięć o Tobie w sercach najbliższych nigdy nie zginie. W imieniu najbliższej rodziny serdecznie dziękuję wszystkim tu zgromadzonym za udział w pogrzebie, za odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. Całej rodzinie, krewnym, znajomym, sąsiadom, przyjaciołom, a także tak licznie zgromadzonym delegacjom. Dziękuję za pamięć, okazane serce i współczucie. Dziękuję za kwiaty, które są wyrazem miłości, szacunku i pamięci, które za chwileczkę państwu tu na tym grobie złożycie. W Księdze Machabejskiej, w Księdze Starego Testamentu można przeczytać takie słowa. Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, ażeby od grzechów byli odkupieni. W imieniu najbliższej rodziny składam serdeczny buzapłać na ręce kapłanów, dziękując za uroczyste odprawienie mszy świętej i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. Bóg zapłać. Jeszcze raz. Wszystkim tu zgromadzonym w imieniu najbliższej rodziny składam wyrazy serdecznego podziękowania. Bardzo proszę o podanie wieńca.